Cześć pompomaniacy. Kojarzycie taką liczbę 6 na 9? To się kojarzyło raczej zawsze z czymś innym. A dzisiaj, proszę bardzo, wyostrzę, uwaga. Na filmie? Nie. Tak samo jak na YouTube. Tak. 6,99. Pierwszy raz na stacji w swoim życiu widzę taką kwotę. Myślę, że wy też. Oczywiście paliwa premium już są po 7 zł na niektórych stacjach, ale tutaj mamy zwykłą ropę 6,99, czyli siódemeczka. 8,14 w tym momencie. Specjalnie podjechałem zobaczyć, jak to się kształtuje. Jak widzicie, wczoraj wspominałem o tym, że ta cena na pewno dzisiaj przekroczy 7 zł, no i stało się. Czy warto? No oczywiście, że warto. Wolność nie podlega żadnej wycenie. Damy radę, słuchajcie, przeżyjemy te 7 zł. Przyjdzie jeszcze taki moment, ja w to wierzę bardzo mocno, że ropa stanieje i że będzie, wiecie, w cenie normalnej 5,50, 5, może 10. Jedno pocieszenie jest takie, że kraje OPEC się dogadały, te państwa OPEC, i wczoraj ropa w ciągu godziny spadła o 6% na giełdzie, jeżeli chodzi o ceny za baryłkę, czyli bardzo dobry wynik. To się rzadko zdarza, żeby tak gwałtownie coś taniało. Oczywiście przypominam, że obligacje związane z ekologią w Europie też staniały, czyli prawdopodobnie za miesiąc odczujemy obniżki na stacjach paliwa. Wrócimy do tych cen. Warto troszeczkę pocierpieć w taki sposób. Poczekajcie, zamknę drzwi, bo tam pan piłuje, tnie drewno, ale to jest takie piłowanie jak na tej stacji właśnie, powiem szczerze. Taka ostra cena, jak te rżnięcie tam, czyli pozycja 6 na 9, że dzisiaj nie będzie już się kojarzyła z pozycją liczba 6 na 9, tylko będzie kojarzyła się z ceną na stacji benzynowej. 7 zł, nowe realia, w których żyjemy. No i tyle. Tak mówię, za jakiś czas wrócimy do normy, będzie dobrze. Teraz trzeba wspierać naszych sąsiadów w tym wszystkim, co tam się u nich dzieje. I ponoszenie takich konsekwencji cenowych nie jest wcale wielkie za to, co się dzieje tam. Więc życzę wam spokojnej soboty. Jeżeli nie musicie tankować, nie musicie jeździć, to super. Ograniczajcie te wydatki, no bo zrobiło się naprawdę drogo, co też niestety poniesie konsekwencje dalej, i wiecie, wszystko zdrożeje, no bo transport, no to wszystko opiera się, wiadomo, na ropie, tak, a więc na pewno w sklepach też będzie drożej, ale damy radę, trzymajcie się, spokojnego weekendu wam życzę, no i na razie, cześć, hej. Na filmie? U Dreamusia jeszcze pełny bak, jeszcze po starej cenie, no ale nie będzie to wiecznie trwało, czyli za jakieś 3 tygodnie zatankuję pierwszy raz po może 7, może po 8 zł. No ale mają gorzej ci na Ukrainie, a więc nie ma co narzekać. Damy radę. Nie takie rzeczy żeśmy zdawali radę zrobić i przeżyliśmy, więc będzie jeszcze kiedyś po 4,50 i będziemy się cieszyć. Trzeba w to wierzyć.